To gigantyczne pudło może oznaczać tylko jedno. Mierzymy Sinsay. Hejka, hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z serii Mierzymy i myślę, że jednym z ostatnich, ale też jednym z pierwszych, który zapoczątkuje już filmy ze stylizacjami. I ten odcinek jest o tyle wyjątkowy, że po pierwsze powstał we współpracy z marką Sinsay, z czego się ogromnie cieszę i bardzo dziękuję za zaufanie, a po drugie właśnie zapoczątkujemy nim stylizację, ponieważ dzisiaj oprócz tego, że będziemy mierzyć te wszystkie rzeczy, które tutaj już na którymi oko leci, to dodatkowo z tych wszystkich rzeczy stworzę dla Was pełne stylizacje. Więc jeżeli któraś z nich Wam się spodoba, to lecicie do sklepu z listą rzeczy i kupujecie, albo jeszcze lepiej, kupujecie te rzeczy przez aplikację, do której zainstalowania zachęcam Was gorąco. I mam też dla Was kod zniżkowy minus 10% na zakupy przy zakupie minimum dwóch rzeczy i kod będzie ważny przez 7 dni od dzisiaj i ja napiszę też Wam konkretne daty, bo może ktoś nie będzie oglądał tego filmu akurat w dniu publikacji. Dobrze, nie przedłużam, zaczynamy! A w ogóle jeszcze ten zestaw, który mam dzisiaj na sobie, być może niektórzy z Was pamiętają, jeśli mnie oglądacie, to jest również Sinsay, to jest zestaw z zeszłego roku, pokazywałam go Wam w jednym z filmów, też tutaj gdzieś Wam podlinkuję. Pierwszy zestaw to jest taki komplet, tutaj mamy koszulkę zapinaną na guziki, piękną, czarno-białą, zwiewną i do tego mamy spódnicę. Ta spódnica z tyłu jest na gumce i ona ma z jednej strony rozporek, zaraz to przymierzymy, zaraz zobaczycie. Do tego zestawu dobrałam torebkę, koszyk, taką wielką szoperkę, ona jest bardzo lekka i do tego takie bardzo delikatne klapeczki. Zobaczcie. Teraz na ekranie widzicie biżuterię, z której będę wybierać do poszczególnych stylizacji elementy. Mamy jeden cały zestaw pierścionków, cztery pary okularów przeciwsłonecznych, każda w trochę innym stylu. Mamy też dwa zestawy kolczyków i kilka zestawów naszyjników. Oczywiście linki do wszystkich znajdziecie opisie. Pierwszy zestaw już założyłam. Chciałam Wam tylko pokazać, jak się ma na długość ta koszula. To jest rozmiar XS i ona jest dla mnie trochę za duża. Rozmiarówka zaczynała się od XXS i myślę, że chyba sobie zamienię ten rozmiar. Natomiast spódnicę też zamawiałam XS, a dostałam XXS i trochę mnie ciśnie. Więc tutaj taka zamiana. Ale ogólnie to jest tak strasznie miłe. To jest 100% wiskoza i teraz można to mieć luźno, jeśli się komuś podoba. Można sobie to wpuścić, tak wiecie, po prostu, nie? Ale ja chyba zrobię tak, jak miała to zrobione modelka na zdjęciu, bo tak mi się bardzo podobało. To znaczy ja sobie to przewiążę, żeby było widać trochę brzucha. I teraz, jeśli bym sobie to wpuściła, to ja spokojnie mogłabym pójść w takiej stylizacji do pracy. A jeśli związuję, no to już raczej tak wiecie, kawka na mieście, luźno, o, coś takiego. I tutaj mamy ten rozporeczek. Już biorę resztę gadżetów, czyli torebkę, ciach i okulary, tak. Czy mnie widać? Buty. Przeszłam się przed chwilą po domu i już widzę, że buty są mega wygodne, mimo że one są bardzo płaskie. Ale tutaj ta skórka jest mega miękka, także jak na buty w takiej cenie, zaraz Wam też powiem, ile kosztował ten cały zestaw, to jest w ogóle aż szok. To nada się na wiele różnych okazji. Bardzo mi się podoba i jest przede wszystkim bardzo, bardzo miła dla ciała. Przepraszam, zdejmę okulary, bo tak nie lubię mówić do kogoś, jak nie patrzę w oczy. Tak patrzę jeszcze raz, bo oczom nie wierzę, że ten zestaw kosztował, bluzka, spódnica, buty i torebka, nie liczę dodatków, biżuterii, okularów, 166 zł i jest najtańszy z tych czterech, powiedzmy, zestawów takich wyjściowych. Dobra, powiem Wam o tym bonusowym. Po prostu to jest piżama, więc nie będę tego liczyć jako zestaw wyjściowy. Piżama była najtańsza ogólnie z klapkami, ale to o tym też Wam powiem przy tej stylizacji. Ale to, nie dość, że bardzo ładne, bardzo efektowne, nadaje się na wiele okazji, to jeszcze jest tak miłe dla ciała, że jak będziecie chociażby przechodzić koło Sinsaya, to wejdźcie sobie do sklepu i to dotknijcie. Serio. No to jest perełeczka. Ode mnie 10 na 10. Ja właściwie mogłabym już kończyć ten film i iść na plażę. Ta-dam! Z
Słuchajcie, zatkało mnie, szczerze mówiąc. Strasznie mi się podoba ten zestaw. Tutaj moim zamysłem było to, żeby był to zestaw do pracy. I dostałam dwie spódnice w ogóle, nie wiem czemu. Znaczy, nie wiem, chyba ktoś z Sinsera ogląda moje filmy. Bo ja mam 1,60-1,62 m, Jezu, naprawdę muszę się zmierzyć, bo nigdy nie wiem i w każdym filmie mówię wam to samo, naprawdę nie wiem ile mam wzrostu, mierzyłam się ostatnio w liceum. Ja zamówiłam tę spódnicę, ona jest bardzo efektowna, w ogóle ma kieszenie, jest z przemiłego materiału, zaraz grzebnę. Co to jest? Rozmiar mam XS. Dlaczego mówię, że ktoś tam chyba mnie zna i wie, ile mam wzrostu? 88 wiskoza, 12 poliami. Super. Bo ta spódnica jest na mnie odrobinkę za długa. Znaczy, no mogę ją gdzieś tam sobie podciągać, wiecie, ale no jakbym ją chciała mieć tak, jakbym chciała, to już szuram po ziemi. I chyba ktoś to przewidział i dał mi, zaraz przymierzymy też, drugą, trochę krótszą i już też dużo cieńszą, 100% wiskoza. No tutaj dzięki temu, że jest poliamid, to trochę to gniecenie zmniejsza. Zaraz w te spódnice wskoczę. Ale ta znowu jest taka gruba, mięsista, ma bardzo fajną strukturę i taki odrobineczkę, ale tak naprawdę mini, mini, połyskujący materiał, ale on jest przez to bardzo elegancki. I słuchajcie, ta spódnica nadałaby się nawet, myślę, na jakąś okazję typu, nie wiem, Sylwester. Jest taka naprawdę konkretna. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak konkretna. Do tego do kompletu dobrałam taką bluzkę na gumce. Dekolt jest taki, więc ja już tutaj, jeśli chodzi o biżuterię, to naszyjnika żadnego nie zakładałam. Dobrałam takie kolczyki kółka. Okulary są po prostu odjechane. Ja się bałam, że będę głupio w takich okularach wyglądać. Znaczy, one tak idą trochę do góry, widzicie? Zasłaniają mi brwi, a nos jest taki długi. One gdyby były o tak, nie? Tak mi się wydaje. To trochę lepiej w proporcjach by ta twarz wyglądała. No niemniej, w ogóle i to jeszcze tutaj, no wow! Słuchajcie, bluzka jest też zarąbiście miła i wygodna. Ona w ogóle pod spodem ma podszewkę, więc zaraz się tak kręcę, bo po prostu jestem naprawdę zaskoczona tymi rzeczami. Chociaż właściwie nie wiem, czemu ja jestem tak zaskoczona, bo ja z Sinsera w swojej szafie mam naprawdę mnóstwo rzeczy. Głównie są to rzeczy lniane, takie na lato i ja jestem nimi zachwycona i noszę je od lat. Więc nie wiem, skąd to moje zdziwienie. Może stąd, że ja tak na co dzień się raczej nie stroję i po prostu zdziwiłam się, jak ładnie wyglądam, przepraszam za skromność, ale no podoba mi się. Bo jeszcze do tego jest torebka, ona jest również bardzo fajna, wykonana z takiej ekoskórki groszkowej i jest bardzo pojemna, bo ona ma tutaj dwie przegródki takie na zatrzaski, plus jeszcze ma jedną kieszonkę na zamek i jest do niej właśnie ten cienki pasek, ale mamy też dołączony taki pasek gruby, taki... taką taśmę jakby, wiecie? Ale ona też jest taka solidna, więc można sobie to wziąć na tę taśmę i mieć tę torebkę dużo wyżej. Te klapki są również bardzo wygodne. One mają taką strukturę skóry krokodyla, tu mają ozdobną klamrę. Nic tutaj absolutnie nie uwiera, nie gniecie. Bałam się, że będą obcierać, ale nie. No słuchajcie, ta stylizacja była moim zamysłem na stylizację do pracy. Podoba mi się, jak ten brzuch jest odsłonięty, więc znowu można na okazję wszelakie. Ja słuchajcie, na Sylwestra spokojnie bym tak poszła. Bardzo często chodzę ubrana na czarno. Spokojnie bym tak poszła do pracy. Spokojnie bym tak poszła na randkę, gdybym chodziła. I no wow, no mnie się bardzo podoba. Oceńcie sami. Ale dla mnie znowu 10 na 10. I teraz, ile kosztowała ta stylizacja? Zgadujcie. Bluzka, spódnica, klapki i torebka. Wszystko razem. 190 zł. Zobaczmy tę drugą spódnicę. Ta kieszeni nie ma. Z tyłu jest na gumce, z przodu jest taka gładka. No ta spódnica z długości zdecydowanie jest lepsza na mój wzrost, ale to już nie ma tego efektu wow. Jest bardzo ładnie nadal, jest super miła. Ona jest z takiej samej chyba wiskozy, co ten czarno-biały komplet. Tak w dotyku przynajmniej. Jest taka do głaskania się o stopie. Jest zwiewna, jest lżejsza, nie że tamta jest jakaś ciężka, ale jest taka, no jest taka prosta. Tamta jest taka wow, a ta jest taka bardziej, bym powiedziała, na co dzień, czy do tej bluzki, czy do nawet zwykłego t-shirta i do tramplek nawet też. Też bardzo fajna, też super, jeżeli jesteście mojego wzrostu lub nawet niższe, to zobaczcie, jeszcze jest trochę zapasu. I co wy na to?
miałam Wam tak odkrywać karty po kolei, ale myślę, nie no, zmierzę najpierw całość i jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę Wam pokazać już gotową całą stylizację. Wow. No to jest taki zwyklak mój, w moim stylu, choć muszę przyznać, że takie buty mam pierwszy raz w życiu i jestem nimi zachwycona. Są wielkie, potężne, bardzo miękkie, bardzo wygodne. I jestem zdziwiona, szczerze mówiąc. Mój mąż jak zobaczył dzisiaj te buty w pokoju stały na podłodze, to mówi, o kurde, jakie buty! I w sumie nie wiem, dlaczego nie zapytałam, co miał na myśli. Czy że fajne, czy że nie? No są kontrowersyjne, ale kurde, są świetne, bo one sprawiają, że nie dość, że mają koturny, więc jesteście wyższe, smuklejsze, to jeszcze sprawiają, że noga... Znaczy, ja ogólnie mam chude nogi, umówmy się, no, ale i tak optycznie ta noga wydaje się dużo mniejsza, bo but jest ogromny. Więc jeśli macie na przykład jakieś masywniejsze łydki czy uda i chcecie sobie optycznie, wiecie, oszukać oko, no to te buty są rewelacyjne. Ja zazwyczaj staram się patrzeć na składy, staram się wybierać takie rzeczy z dobrym składem, no bo no jednak umówmy się, w tak niskich cenach naprawdę da się trafić na buble. A tutaj naprawdę udało mi się trafić na super jakościowe rzeczy i naprawdę bardzo wygodne. Te spodenki w ogóle, one są takie, tylko ja sobie je tak podwinęłam, o, w ten sposób. Rękawki kurtki też podwinęłam. Pokażę Wam się całościowo i po kolei będziemy zaraz rozbierać te stylizacje na czynniki pierwsze. Tak to wygląda. A jeszcze zanim będziemy się rozbierać, to musicie wiedzieć, że ten zestaw był najdroższy. Czy to widać, że był najdroższy? 293 zł. I mimo, że on był najdroższy z tych wszystkich, to uważam, że jak na zestaw składający się z kurtki, t-shirtu, spodenek, butów i torby, to jest bardzo niska i atrakcyjna cena. Koszyk. To jest taki sam koszyk jak ten jasny z pierwszej stylizacji. Taki słomkowy. On jest też na podszewce. Bardzo duży, pojemny, lekki. Ja uwielbiam takie rzeczy. A w ogóle, bo nie powiedziałam, że ta stylizacja miała w domyśle być stylizacją taką na co dzień, na zakupy, do biegania, wygodną, swobodną. Ale równie dobrze możecie to zabrać na wakacje. Mamy palmy na koszulce. To jest kurteczka, która w dotyku jest taka bardzo, bardzo miękka, jakby była zamszowa. A znowu, jak zobaczycie strukturę materiału, to troszeczkę wygląda jak jeans, bo ma takie prążki. Nie wiem, czy to widzicie. Tutaj mamy srebrne guziki, w sensie zatrzaski. Duże, pojemne kieszenie i ona jest tutaj na gumce. I teraz pod spodem mam koszulkę z działu dziecięcego. To jest koszulka na wzrost bodajże 164 cm i ona jest o tyle fajna, że tutaj ma gumkę, więc ona Wam się praktycznie sama tutaj układa. Jest z bardzo przyjemnej bawełny, znaczy tak mi się wydaje, że jest z bawełny, myślę, że na pewno nie będę sprawdzać. Z tyłu jest gładka, taka prosta. Jak szaleć, to szaleć na koszulce palmy, więc też dobrałam do tego naszyjnik z palmami. Pierścionki te, co przy poprzedniej stylizacji. Jeśli chodzi o kolczyki, to takie malutkie kółeczka. Okulary, to jest sztos po prostu, są genialne. Jeśli chodzi o spodenki, to ja muszę Wam przyznać się do tego, że ja w Sinseju nigdy nie kupowałam jeansów, ani krótkich, ani długich. I też nigdy nie kupowałam butów, może dlatego te buty tak mnie zdziwiły, bo jakoś tak wydawało mi się, że jak to takie tanie, to się rozleci po jednym przejściu. Jeszcze nie wiem, co się okaże. Ale też myślałam, że te buty będą niewygodne, a jak na razie 3 z 3 par są super. Jeśli chodzi o spodenki, bardzo ładne, bardzo wygodne, super leżą. To też jest rozmiar 34. Jak je prasowałam i poszła na nie para i gorące, wiecie, od żelazka, to strasznie śmierdziały jakimś takim jakby domestosem. Więc nie wiem, co tam się działo z tymi spodenkami w produkcji, ale tak nie śmierdzą i naprawdę są takie dosyć wdzięczne i fajne, wygodne na co dzień. One nie są na, nie są na gumce, ale one rozmiarowo są super i fajnie leżą, zarówno jak macie je podwinięte, jak i tak normalnie. Rozmiarówka myślę, że jest standardowa. Tu wszystko pasuje. No i te buty to jest dla mnie
mega miłe zaskoczenie. Zobaczę, jak będzie się w nich chodziło. Dobra, słuchajcie, koniec filmu, idę spać. Zaskoczyłam teraz w piżamę, bo na końcu chcę Wam pokazać stylizację, w której zamierzam za chwilę wyjść, więc już nie będę się przebierać po raz kolejny. Więc zobaczcie, tutaj mamy piżamę. No i niby zwykła piżama, ale to, co mnie urzekło, to jest to, że to jest piżama zrobiona we współpracy, tak mi się wydaje przynajmniej, tak mi wynika z tego, co było napisane na metce, z Instytutem Pantone. I tutaj i na spodenkach macie napisane, jaki to jest kolor Pantone. Już Wam pokazuję. Tutaj mamy gardenie, a na spodenkach mamy hot pink. No przepiękna jest ta piżama i jeszcze do tego, na dodatek, mamy klapki. Ja mam w dwóch kolorach. Bardzo proszę, możecie sobie dobrać, jak wolicie. Czy wolicie dobrać klapki do góry, czy do dołu kolorystycznie. Ja sobie wybrałam te jasne, ale nie było mojego rozmiaru i domyślam się, że pewnie dlatego dostałam tamte w moim rozmiarze. Te klapki są dosyć luźne, ja mam też niskie podbicie. Te różowe są w moim rozmiarze 38, a te są w rozmiarze 37. No i tak odrobinkę mi paluszek wystaje, ale te są troszeczkę ciaśniejsze, lepiej mi się trzymają stopy. A te, one bardzo tutaj latają, wiecie? Tutaj mają bardzo szeroko, więc weźcie sobie to pod uwagę. I do tego jeszcze dobrałam sobie pod kolor, słuchajcie, koszulki, taką frotkę. Te frotki są w zestawach po dwie, po trzy. Też Wam podlinkuję, który to był zestaw, bo ona idealnie pasuje kolorem, a ja na noc zawsze związuję włosy. Zazwyczaj je związuję albo w taki niski kucyk, żeby mi się nie plątały, albo w warkocza, żeby jeszcze mniej się plątały. Ta gumka jest też identyczna. Ja wiem, że my w tym śpimy i to nikt na to nie patrzy, ale ja powiem Wam, że lubię i w domu, jak się wcześniej wykąpię na przykład, to często chodzę jeszcze 2-3 godziny w piżamie, więc też lubię fajnie wyglądać, bo czasem jeszcze ktoś przyjdzie, jakiś sąsiad wpadnie, sąsiadka, więc wiecie, czemu mamy się na spania nie wystroić, nie? Także taka oto bonusowa, podomowa stylóweczka. Uważam, że bardzo spoko. No bo w ogóle muszę Wam powiedzieć, że przez te stresy, które miałam w kwietniu z psiakiem, ja straciłam z nerwów połowę włosów. Włosy mi wypadają, słuchajcie, garściami. I byłam też u Aldony. Nie wiem, czy zauważyłyście, jaki mam, słuchajcie, refleks piękny i profesjonalny i jak równo podcięte włosy. Aldona się śmiała, że trochę krzywo mi to jednak wyszło, mimo że nie było tego na pierwszy rzut oka widać. Piżama plus klapeczki 103 zł. I jak gdyby nigdy nic, zaprezentuję Wam stylizację ostatnią, a Wy macie teraz szansę na to, żeby zgadnąć, co jest nie tak. Okulary są troszkę na mnie za duże, troszkę mi zjeżdżają. Może by się dało coś tutaj podgiąć, ale są niewątpliwie takie najbardziej klasyczne z tych wszystkich okularów, które dzisiaj mierzyłam. Mają tutaj takie bardzo ładne, zdobne te zauszniki. I tutaj kształtem są też takie, myślę, spokojne. Jeśli chodzi o bluzeczkę, to jest kolejna bluzeczka z działu dziecięcego. Strasznie spodobał mi się ten nadruk, dlatego też ją wybrałam. I ona też jest w rozmiarze tym największym, który tam był z dziecięcych, czyli 164. Jeśli chodzi o torebkę, to jest to inna torebka niż ta, którą ja wybrałam. Pokażę Wam mój zamysł stylizacji. Wybrałam torebkę taką, ale ona najprawdopodobniej nie jest już dostępna. Porządnie wykonany, jest na zamek, co jest super, bo rzadko się akurat przy koszykach zdarza, że są na zamek. Nawet tamte były tylko na zatrzask. Ma tutaj jeszcze dwie w środku takie luźne, otwarte przegródki. Ogólnie do niczego się nie można przyczepić, jeśli chodzi o ten koszyk, no natomiast mój zamysł po prostu tej stylizacji był inny. No nie ma tego czegoś, ale sam koszyk w sobie jest ok, także absolutnie nic do niego nie mam. Spodenki są bardzo ładne, tyle że ja zamawiałam XS, a dostałam S, więc w tym momencie one tak ładnie leżą, ponieważ pomaga mi klips. Słuchajcie, musiałam je tak zebrać chwilowo, żeby Wam pokazać, no niestety już tak nie wyjdę, tak jak chciałam, więc się musiałam przebrać. Buty są bardzo ładne, też te drugie, które były czerwono-różowe, strasznie mi się podobały, wahałam się, które wybrać, ale jednak do tej stylizacji te pasują bardziej. I tradycyjnie mamy gościa, dzień dobry. Ja wiem, że Ty czekasz, ja wiem, bo mieliśmy iść na, nie powiem na co, na zdrowie. Bo właśnie ta stylizacja w moim zamyśle była taką stylizacją na spacer z psem. Natomiast jeśli chodzi o wygodę, to chyba są najgorsze z tych wszystkich par, bo tak
ten język, o tutaj mam wrażenie, ja tylko stoję na razie, ale jak tak przeszłam parę razy dosłownie tutaj do lustra, to mam wrażenie, że ten język troszeczkę mi się wbija tutaj w nogę. Rozmiar wzięłam 39, czyli o takie pół rozmiaru większy niż noszę i dobrze, bo czuję, że mam tak na styk, w sensie nie gniotą mnie, są ok. Na pewno są bardzo leciutkie, co jest ich ogromnym plusem. Nie wiem, czy to też nie będzie obcierało tutaj, jak się będzie szło. Może umówmy się, że napiszę Wam w komentarzu, bo tak jak mówię, zaraz właśnie zamierzałam wyjść z psem na spacer i też chciałam dla Was nagrać tę stylówę na Instagram, więc muszę jakoś pójść w tych spodenkach, jeszcze nie wiem jak, albo je wrzucę do torby i wezmę klipsa, żeby zrobić zdjęcia tylko. Magia internetu. Torebkę zostawię, nie będę jej brała na spacer z psem, ale oczywiście ta stylizacja, znów tak jak tamta z shortami, uważam, że jest taka, takim fajnym zwyklakiem, codzienniakiem, w którym można pójść sobie właśnie na zakupy, czy z psem, czy do kina, czy na spacery, czy gdziekolwiek indziej, czy pojechać na jeziorko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję jeszcze raz Marce Sinsay za możliwość współpracy. Przypominam Wam jeszcze o kodzie rabatowym, który jest do wykorzystania w aplikacji przy zakupie minimum 2 rzeczy. Macie minus 10% zniżki. Wszystkie informacje, wszystkie linki w opisie. Dajcie koniecznie znać, która stylizacja podobała Wam się najbardziej i dajcie znać, czy zgadłyście, która z nich była najtańsza, a która najdroższa. Dzięki piękne, zapraszam na kolejne filmy. Mua, buziaki. Pa!